Oczywiście tata schował je w najgorszym miejscu. Trzeba było tu zacząć. Czasami tak się dzieje. To pewnie przez kable. Albo lustro. To jak mamy znaleźć ducha? Żadnego tu nie widzę. Może spróbujemy z nim pogadać? No jasne. Może ja spróbuję. Ja to zrobię. O co powinienem zapytać? Może jak nie jesteś Savanną, kim jesteś? Tylko inaczej. Kim jesteś? Okej, dobra. Więc jak nie jesteś Savanną, to... Dzieciaki, jesteście tam? Wiecie, że macie zakaz schodzenia na dół? Po nas! Totalnie. Już idziemy? Zostań, Topher. Może duch ci coś napisze. Cześć. Mam na imię Topher. Kim jesteś? W sumie powinienem spytać, kim byłeś. Okej. Kim nie działa? To może dlaczego? Dlaczego nawiedzasz to miejsce? Te dzieciaki, tę rodzinę. Daj literkę. Albo dwie. Cokolwiek. Wezmę wszystko. Wow. Miał wrócić po szkole. Topher, zejdź tutaj! Harper, skoczysz po brata na górę? Zakładam się, że ogląda horrory zamiast odrabiać lekcje. Tak jest. Jest? Matko? Mamo, lepiej. Tak jak zawsze. Griffin, co się tutaj dzieje? O, jak mówiłem, to część tych naszych zajęć z historii. Harper mega na poważnie wzięła to zanurzenie w historii. Wskoczyła po czubek głowy. Oh, pusta lodówka. Wiesz co, powiesz Harper i Topherowi, że skoczyłam do sklepu? Może być tako? Super, ja uwielbiam. W latach 30. pewnie ich nie było, ale jestem pewien, że Harper zje ze smakiem. Też jest artystką. Ten mężczyzna to jej ojciec? Chyba tak. Zmarł, gdy była młodsza. Jak moja mama. Grace? Tak. Grace. Harper pewnie tęskni za ojcem tak jak ja za mamą. Hej, mama Harper poszła do sklepu. To idealna okazja, żebyś wróciła do twojego roku. Ale musimy iść. Teraz. Ruchy. Już?